Witajcie, z tej strony Elewinka Roślinka. Nie sama, jak widać, na łóżku tutaj do masażu sobie Titosław leży i śpi. Także będzie nam towarzyszył, w sumie będzie robił tło. Bardzo ciekawy temat poruszę, bo temat otyłości, temat nadwagi. Nie będę się skupiała na odżywianiu, na kaloryczności, na suplementacji, na regularności w sporcie. To wszystko ominę. Opowiem Wam, jak duży wpływ mają emocje i traumy na nasze ciało, na naszą sylwetkę, ale pod warunkiem, że właśnie to, co ominę, jest trzymane, że tak powiem, w ryzach, tak, i odpowiednio człowiek się prowadzi, czyli właśnie zdrowo je, nie przejada się, pilnuje tej regularności w sporcie, uprawia sport, jest aktywny, jak i również, nie wiem, suplementuje się, trzyma to, ten odpowiedni bilans kaloryczny, a na koniec Wam, podzielę się z Wami doświadczeniem, nie swoim, ale doświadczeniem osoby, z którą aktualnie, której aktualnie pomagam. I powiem Wam, że jest to niezwykła historia, ponieważ nie tylko ten konflikt rozwiązujemy otyłość, ale również jeszcze jeden konflikt, w sumie taki konflikt może tożsamości, bo osoba nie wie, czemu jest w danym kraju, mimo że tego kraju po prostu nie lubi od zawsze, tak? Od dziecka gdzieś tam, możecie się domyślić, co to za kraj, nie lubi tego języka i nigdy się go nie chciała uczyć. I cały czas gdzieś tam, znaczy cały czas, no ten kraj tak jakby ją woła. Jeżeli chodzi o konflikty, które występują przy tym problemie, to jest to konflikt porzucenia, konflikt samooceny, tak samo jak właśnie przy trądziku, czyli nam to też nie pomaga, taka krytyka siebie, konflikt walki, czyli poczucie, że jestem ciągle w trybie walki, muszę się z czymś albo z kimś konfrontować, konflikt braku niedostrawienia, konflikt tożsamości i konflikt ochrony. I ja sobie zacznę od konfliktu porzucenia i też Wam pokażę tak z punktu biologii, jak to wygląda. Ponieważ osobnik porzucony, tak, w biologii jest tak naprawdę spisany na straty. Ponieważ nie może czuć się bezpiecznie. Nie ma opieki matki, nie ma pożywienia, jest słaby i bezbronny, a w momencie, gdy jesteśmy za słabi i mamy małe szanse na przeżycie, to co? No to lepiej być większym. Prawda? Bo wtedy i wzbudzimy większy respekt właśnie w przeciwniku, jak i również będziemy bardziej wyraźni, bardziej widoczni dla mamy i taty, tak? No wtedy akurat mama, tak, tato nas zauważy. I bardzo dobrym przykładem jest tutaj inkubator, czyli w momencie, gdy rodzi się wcześniak i nie ma innej możliwości, on trafia do tego inkubatora, to przez mózg jest to traktowane jak porzucenie po prostu przez matkę. I może się stworzyć program, który będzie następująco brzmiał: jeżeli nie będę wystarczająco duży, jeżeli nie będę wystarczająco duża, zostanę porzucony, porzucona. I z takim programem możesz iść przez życie, przez całe życie, dopóki tego sam świadomie nie zauważysz i po prostu nie skasujesz, tak? Nie wypierdzielisz za przeproszeniem ze swojego życia. Takie to jest silne, słuchajcie, tak to działa, naprawdę. My nie wybieramy sami, mamy naprawdę filtry, które nam wszystko filtrują i czasami, mimo że chcemy innego życia, to dostajemy od życia takie życie właśnie, jakie mamy. I tutaj właśnie trzeba się zastanowić nad tym momencie, szczególnie jak coś się u nas w życiu powtarza i się zastanawiasz, czemu to się powtarza, mimo że ja chcę inaczej, nie? To jest ciekawe. Kolejnym przykładem porzucenia może być dla dziecka krytyka. Tak, wiadomo, że dzieci są bardziej wrażliwe i dla dziecka kto jest najważniejszą osobą w życiu? Mama i tato. Także jeżeli dziecko non-stop słyszy krytykę, tak, wszystko robi źle i tak dalej, to w pewnym momencie to dziecko nie wie, czy ono w ogóle jest dobre, czy ono w ogóle zasługuje na miłość i czuje się właśnie porzucone przez rodziców. I to też może spowodować właśnie nadmiar tkanki tłuszczowej, czyli będzie tyło bez powodu. Konflikt samooceny, dokładnie to samo, co przy trądziku, także to jest właśnie stosunek nas samych do siebie, czyli właśnie krytyka przed lustrem, że jestem za gruba, brzydka, że jestem beznadziejna i w ogóle. I oczywiście jak idę na ulicę, tak, znaczy na ulicę, jak wychodzę z domu, to wszyscy ludzie, którzy się na mnie patrzą, identycznie to są, no tak samo i to jest jedyna prawda w moim życiu, tak samo mi postrzegają, jak ja siebie postrzegam przed lustrem, tak, więc przychodzi wstyd, krytyka i wszystkie takie negatywne emocje właśnie na swój temat, to oczywiście to nie jest prawdą. Czyli osoba jest w trybie walki i to nie jest energia żeńska. Czyli taka osoba nie jest w energii żeńskiej, w tej energii łagodnej, tylko w trybie walki właśnie, czyli w tej energii męskiej. I w momencie, gdy tak, musimy z czymś się konfrontować i też warto zauważyć, w jakiej, na jakiej płaszczyźnie się non-stop konfrontujemy, czujemy właśnie taką gotowość do walki, typu nie wiem, czy to jest dom, czy właśnie z partnerem, dochodzi do różnych sprzeczek i czujesz, że musisz walczyć, czy tam z partnerką, tak, bo to działa w dwie strony,
I wtedy musimy jacy być. Musimy być silni, tak? Musimy mieć siłę właśnie, żeby się skonfrontować z tym wrogiem. Także to jest też bardzo ważne i tutaj wszystko jest subiektywne, pamiętajcie, bo dla nas może być tym trybem walki, na przykład, nie wiem, mąż, alkoholik w domu i ja muszę chronić dzieci, okej? Okay? I muszę być cały czas w tym trybie walki, walczę z tym, tak? Żeby moje dzieci nie ucierpiały. To może być dosłownie wszystko. To wszystko zależy od nas, jak my to emocjonalnie odbierzemy, daną sytuację. Konflikt braku niedostrawienia i tutaj jeżeli chodzi o ten konflikt, to jest coś takiego, że nie mogę strawić tego braku. Nie mogę się pogodzić z tym, czego nie mam. Albo to może być też w drugą stronę, że nie jestem zadowolony z tego, co mam. Mam coś, czego nie chcę. Chcę coś, czegoś innego, tak? Ale mam czegoś, czego po prostu nie chcę i też nie mogę tego zaakceptować. I to może być różny brak, tak? To może być brak pieniędzy, miłości, czułości, jakiejś rzeczy, nie wiem, partnera. Wszystko jest subiektywne, także to ty musisz sobie zadać pytanie, czego ci brakuje w życiu i nie możesz tego strawić. To jest wszystko naprawdę tak subiektywne. Ale również to może być na przykład śmierć bliskiej osoby, tak? Czyli pojawia się brak. Mamy, taty już nie ma, albo kogoś innego i nie mogę tego strawić, nie mogę się z tym pogodzić, tak? Życie mi się po prostu rozwala na milion kawałków. Może to być poczucie braku, nie wiem, jakiegoś, strata jakiegoś zwierzęcia, strata pracy, aborcja, poronienie. Naprawdę jest mnóstwo możliwości, każdy jest indywidualny, każdego historia może być inna i na pewno jest inna. I polega to na tym, że my się z tym po prostu nie możemy pogodzić. Dla nas życie się rozwala na milion kawałków. W ogóle nie ma sensu. I podświadomie chcemy zatrzymać tą osobę, tą rzecz, to coś w sobie. I rzeczywiście nam się udaje to zrobić. W postaci tycia, po prostu tkanki tłuszczowej. Także zobaczcie, jak ten mózg działa, zobaczcie, jak to tłumaczy biologia, jakie to jest niezwykłe i powiem, że to jest mega logiczne. Konflikt tożsamości i tak naprawdę nasza tożsamość jest zbudowana już bardzo, bardzo wcześnie, ponieważ robią to nieświadomie rodzice w projekcie CEL. Ważne jest, w jaki sposób rodzice akceptują dziecko w swoim życiu. Kim to dziecko dla nich jest. I bardzo często jest tak, że na przykład jeden z rodziców chce dziewczynkę, a rodzi się chłopiec, bądź odwrotnie, chcemy chłopca, rodzi się dziewczynka. I takie dziecko może mieć również problemy z tożsamością, ponieważ jest to tak jakby warunkowe, tak? Chce mieć dziecko pod warunkiem, że to będzie chłopiec, ups, rodzi się dziewczynka i taki konflikt właśnie w życiu tej dziewczynki może zaistnieć. Jak i również możemy nie czuć miejsca w swojej rodzinie, nie wiedzieć, właśnie nie możemy odnaleźć tej tożsamości, kim ja jestem w swojej rodzinie, kim ja jestem dla mojej rodziny. Możemy też, może wystąpić również coś takiego, że jestem niewiele wart dla swojego ojca, jestem niewiele wart dla swojej matki, ale również tej tożsamości możemy szukać gdzieś indziej. To może być tożsamość społeczna, tak? Czyli szukamy jej w społeczeństwie, w pracy. Także tak jak mówię, wszystko jest indywidualne, to są wszystko nasze odczucia bardzo mocno subiektywne. Konflikt ochrony przetrwania. Jest to konflikt mocno związany z drzewem rodowym i warto tutaj odszukać historii takich jak historia z zamarznięciem, z zimnem, na przykład obozy koncentracyjne, obozy pracy. Historie z utonięciem, z tonięciem, ponieważ wiadomo, że tłuszcz jest leciutki, więc się świetnie unosi na wodzie. Migracje, wygnania, konflikty związane z głodem. Tłuszcz jest świetną rezerwą dla organizmu, tworzy świetne rezerwy, tak, energetyczne. Jak i również tłuszcz też świetnie separuje, więc może nas separować od kogoś, z kim nie chcemy mieć po prostu kontaktu. Tak? Więc mamy taką tarczę ochronną przed drapieżnikiem, przed wrogiem, przed właśnie osobą, z którą nie chcemy totalnie mieć kontaktu. Żebyście to łatwiej zrozumieli. Mówi o tym epigenetyka, jest to pamięć komórkowa, jest to pamięć emocjonalna. Polega na tym, że my po prostu ten zapis niesiemy w sobie. Jest to zapis wszelkich traum, silnych emocji, stresów, które nieodpowiednio zostały, które może łatwym językiem mówiąc, zostały zakopane pod dywan, wyparte, bo przecież nie można o tym mówić, tak? Przecież nie wypada. A kiedyś jeszcze to życie inaczej wyglądało, więc dużo ludzi, dużo rodzin ukrywało, miało dużo tajemnic przed sąsiadami, tak? Przed innymi ludźmi, bo ktoś wytknie palcem, bo właśnie nie można o tym mówić, bo będziemy na językach, ok? Więc no i też ludzie nie bali się o czymś takim przykrym wspominać, no bo jednak to wzbudzało negatywne emocje, no i po prostu nieświadomie to było wypierane i dlatego jest też w naszej pamięci komórkowej i albo to się może objawić identycznie, tak zwana lojalność rodowa, rodzinna i syndrom rocznicy, albo po prostu może się odbić echem. I już Wam tłumaczę. Polega to na tym, jak już wiemy, jakim jesteśmy numerem urodzeniowym, liczbą urodzeniową i wiemy, po jakim przodku ciągniemy, jeżeli na przykład ten przodek, nie wiem, zamarzł na śmierć, tak, z zimna,
I tutaj włączę też ten syndrom rocznicy i powiedzmy przodek 23 lata umiera z zimna, nie wiem, w zaspie śniegu, to my mając 23 lata, może nie musimy od razu, tak, właśnie zacząć przybierać na wadze, możemy tak to odreagować, też oczywiście w inny sposób, ale możemy zacząć tyć bez powodu, bo nasz mózg pamięta, że tamta osoba, z którą jesteśmy bardzo związani, tak, tą samą liczbą właśnie urodzeniową, ona w tym wieku zamarzła i to jest dla niego sygnał, żeby nas chronić, bo mózg nas automatycznie chroni, tak? On nie może nam pozwolić umrzeć, no ma takie zadanie, tak? Więc robi wszystko, żebyśmy przetrwali. No to on nie może pozwolić na to, więc on da nam więcej tego tłuszczu, tego ciepła i właśnie będzie nas chronić przed tym, co się wydarzyło osobie, z którą jesteśmy powiązani tą liczbą urodzeniową i na tym to polega i właśnie o tym mówi epigenetyka. To nie jest żadna magia, żebyście wiedzieli, to jest po prostu nauka. Nauka, która pomalutku się rozwija i wierzę w to, że się rozwinie na bardzo szeroką skalę i niedługo po prostu będzie rozpowszechniana i też bardziej rozumiana przez ludzi. I teraz historia, o której wspominałam wcześniej. Jest to nie moja historia, ale historia osoby, której pomagam. Uważam, że niezwykła. Pracujemy nad właśnie otyłością, bardziej można nad wagą, bo to nie jest jakaś bardzo gruba osoba, ale ma problemy z wagą, faktem, że waży po prostu za dużo i dziewczyna biega pod 10-12 km, dobrze się odżywia, a mimo tego waga stoi w miejscu, nie może po prostu jej zrzucić. Co ciekawe, jest w kraju, jest w Niemczech i odkąd właśnie wyjechała do Niemiec, zaczęły się te problemy. Jest w kraju, którego nie cierpi po prostu tego kraju, nie wie co tutaj robi, właśnie w Niemczech, nie lubi tego języka, nigdy się nie chciała go uczyć, więc to też pewnie też jest związane z historią, tak, naszą, Polski, wiadomo, że dużo osób po prostu negatywnie podchodzi do języka niemieckiego i sobie kojarzy tylko z jednym. W każdym razie, jeżeli chodzi o otyłość, o te problemy, o nadwagę bardziej, to się okazało, że urodziła się jako wcześniak i trafiła na 18 dni do inkubatora, została odseparowana od mamy. Mówi, że nie miała żadnego kontaktu z mamą, bo ten inkubator, niektóre inkubatory mają takie okrągłe dziurki, tak, że rodzic może dotykać. Ona nie była dotykana przez matkę przez 18 dni. Także oczywiście jej mózg to potraktował jak porzucenie, tak? I nie była karmiona, nigdy pokarmem mamy, tak? To jest jeszcze jedna kwestia. Kolejną kwestią, tak, wygnania, migracje. Pytałam wcześniej, czy miała kogoś związanego z Niemcami, nie wiem, jakiegoś Niemca w rodzinie. Mówiła, że nie. Okazało się, że brat dziadka w trakcie wojny wyemigrował do Niemiec. Bardzo tęsknił za Polską, chciał tam wrócić do Polski, ale nie wiem, były jakieś kary, musiałby zapłacić jakąś karę pieniężną. Także nie udało się mu to. Także z tego co wiem, tak, no to został w tych Niemczech aż do śmierci. Ona jest tą samą liczbą urodzeniową oczywiście, co brat dziadka, także już to się wszystko skraja w całość. Jeżeli chodzi o jej niepowodzenia, bardzo podobne do niepowodzeń jej właśnie, nie wiem jak to nazwać, ale dziadka brata. Bardzo marzy o rodzinie, bardzo chce mieć dzieci, kochającego partnera. Tamten pan prowadził życie w samotności, nigdy nie miał rodziny, tak? Był tak naprawdę, bardzo często zmieniał partnerów. Ona również w życiu ma z tym problem, że non-stop poznaje kogoś nowego i to nie wychodzi. Ważną kwestią też jest to, że ten pan jako dziecko trafił do domu dziecka, bo tam była ich duża ilość, nie pamiętam ile, ale wiem, że dwóch najmłodszych właśnie trafiło do domu dziecka, więc też było takie porzucenie, tak? Ona też ma problem z tym, że czuje się w życiu taka właśnie porzucana, boi się samotności i to też będziemy nad tym pracować. Boi się głównie właśnie, że zostanie porzucona. O, w ten sposób, nie? Także bardzo sobie ceni właśnie kontakt z przyjaciółmi, z partnerami, ale nawet w takim właśnie życiu towarzyskim jej to nie wychodzi, bo cały czas jest, czuje się jak taka odtrącana, tak? Właśnie porzucana, odrzucana przez innych. Także powiem wam, że to jest niezwykłe. Oczywiście zagłębia dalej, szuka dalej informacji o swoim rodzie. Nie było to łatwe i od razu wam mówię, że to na początku nie jest łatwe i często się spotykam z tym, że mama mówi, że nie wie, że nie pamięta, na pewno się nie dokopię do takich informacji, bo ja nie wiem tak o tym i nie mam tak naprawdę prawa wiedzieć, no bo jestem tak, którymś tam pokoleniem z kolei, ale powiem wam, że nawet po sobie,
wiem, że rodzice zaczynają sobie przypominać. Nagle się im właśnie, kurczę, ta pamięć odnawia. I tak jak moja mama nie chciała mówić, tak teraz bardzo dużo się o niej dowiedziałam. I to takich właśnie tajemnic rodzinnych, informacji, które nie powinny mieć na światło dzienne, bo po prostu nie wypada, bo o tym się nie mówi. No, także taki przykład i powiem, że to jest niezwykłe. Właśnie ta metoda jest tak niezwykła. Więc jeżeli po drugiej stronie jest osoba, która ma problemy, tak, czyli dajesz z siebie wszystko, ale mimo to cały czas ta waga stoi i widzisz, tak, jakiś wspólny mianownik z tym, co mówiłam, to zastanów się. Zastanów się i może warto to uwolnić, może warto tak naprawdę to przeżyć jeszcze raz, pozwolić sobie na te emocje, jeżeli oczywiście te emocje dotyczą nas samych, a jeżeli nie, to zapoznać się z tą historią, którą człowiek niesie właśnie w postaci tej manifestacji w ciele, tak, przyjąć, tak, zaakceptować, ale potem też podziękować za nią i ją po prostu odrzucić. Także zobaczcie, jakie to wszystko jest niezwykłe. Jeżeli film Ci się podobał, jeżeli temat Ci się podobał, zachęcam do aktywności, czyli wszystkiego, co tylko możliwe. Dla mnie to też będzie znak, że to Was w ogóle interesuje, tak, że jest jakaś grupa odbiorców, którym pomagam, bo taka jest tutaj intencja, żeby pomagać, żeby Was zapoznawać z tym, że są inne metody pracy, tak, z emocjami, między innymi właśnie z ciałem, które mają ogromny wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na ten poziom taki behawioralny, tak, czy na nasze zachowania. Czasami nie wiemy, dlaczego coś odbieramy w taki sposób, dlaczego cały czas na przykład czujemy, nie wiem, jakiś strach. Pytanie właśnie, co to za strach nam towarzyszy w życiu. Albo, nie wiem, cały czas czujemy się samotni, albo że brakuje nam pieniędzy, boimy się o pieniądze, mimo że te pieniądze są w naszym życiu i tak naprawdę mamy za co opłacić, tak, mieszkanie, mamy za co sobie kupić jedzenia i mimo wszystko ten strach po prostu o pieniądze jest. I pytanie, czy to nie jest strach, który ciągniemy z poprzedniego pokolenia, bo tak jak mówię, ta wojna nie była wcale dawno. W wielu rodzinach przodkowie tą wojnę przeżyli, nasi dziadkowie, pradziadkowie. Więc ta pamięć komórkowa jest, ta pamięć jest, że im brakowało, okej? Więc no wiadomo, nam teraz nie brakuje, ale możemy nieść to właśnie tej pamięci emocjonalnej, okej? I różnie, w różny sposób to może się manifestować w naszym życiu. Także myślę, że warto tam zaglądać. Ja Wam dziękuję serdecznie za dzisiaj. Oczywiście zapraszam na inne social media, które zaraz sobie zobaczycie. I do następnego filmu. Albo będzie to film właśnie tematyczny, albo to będzie film o Hiszpanii. Także serdecznie Was pozdrawiam.